Szanowni Państwo, proszę zajmować miejsca. Ten pięciominutowy czas jakby się i tak wydłużył. Szanowni Państwo, otwieram 40. nadzwyczajną sesję Rady Miasta i Gminy Bronki. Witam Panów Burmistrzów, witam Panią Skarbnik, witam oczywiście koleżankę i kolegów radnych, Pana Wiceprzewodniczącego, Panią z obsługi biura, Pana obsługującego sesję, media uczestniczące, witam Sołtysa, witam Panią Prezes Banku. Szanowni Państwo, myślę, że wszyscy podpisali listę obecności. I proszę jeszcze uruchomić komunikator kworum, pole kworum. Jest nas 10 radnych. Nie ma Pana Przewodniczącego Rady, dlatego dzisiaj tutaj moja obecność. Pan Przewodniczący jest chory. Nie ma jeszcze oprócz niego 4 radnych z różnych powodów. Radni są usprawiedliwieni. Szanowni Państwo, przeczytam Państwu porządek obrad. Jest to sesja nadzwyczajna, czyli sesja zwołana na wniosek Pana Burmistrza. Ten wniosek też macie Państwo w wersji elektronicznej. Może pozwolę sobie dalszą część kontynuować na siedząco. I porządek obrad, otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad. W drugim punkcie przyjęcie porządku obrad. W trzecim rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Wronki na lata 2019-2023, druk numer 1. W czwartym punkcie rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na rok 2022, druk numer 2. W punkcie 5 rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Wronki na lata 2021-2025, druk numer 3. W 6 punkcie rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021, druk numer 4. No i zamknięcie sesji. Proszę, Szanowni Państwo, porządek obrad jest, tak jak mówiłem, na wniosek, sesja jest zwołana na wniosek burmistrza, porządek obrad jest zgodny z wnioskiem Pana Burmistrza. Kto jest za przyjęciem tego porządku obrad, proszę o udział w głosowaniu. Kto jest za, proszę o podniesienie ręki, odpowiednie zaznaczenie odpowiedniego pola na tablecie. Dziękuję, 10 za, czyli jednogłośnie porządek został przyjęty. Przechodzimy do punktu 3. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Wronki na lata 2019-2023. Pan burmistrz już zasygnalizował, że taki projekt będzie tutaj omawiany na sesji. Ja myślę, że Pana Burmistrza poproszę o wprowadzenie. Proszę bardzo. Panie Przewodniczący, w związku z podjęciem uchwały o powierzeniu zadania własnego przedsiębiorstwu komunalnemu, przygotowujemy, jak już wcześniej była o tym mowa, projekt umowy. Żeby można ją było skutecznie zawrzeć, to konieczna jest jeszcze zmiana w uchwale z 2018 roku w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Wronki na lata 2019-2023. Ta zmiana miałaby dotyczyć możliwości przekazania pewnych zastrzeżonych dla burmistrza czynności związanych na przykład z ewidencjonowaniem nieruchomości, z naliczaniem czynszów, z prowadzeniem działań egzekucyjnych. Miałaby wprowadzać możliwość przekazania tych zadań zarządcy nieruchomości, czyli w tym wypadku przedsiębiorstwu komunalnemu. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję radnych w tym punkcie obrad. Jest już pierwszy wniosek o głos.
Pan Sławomir Czniegowski, proszę bardzo. Ja zrezygnowałem, przepraszam, ale... Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś inne głosy? Ktoś by chciał tutaj rozmawiać, dyskutować? Jest taka możliwość? Nie widzę, w związku z tym proszę, przygotujmy głosowanie tego projektu uchwały. Kto jest za podjęciem uchwały? Proszę o podnieść rękę i zaznaczenie odpowiedniego pola na tablecie. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Jednogłośnie, 10 głosami za, uchwała została podjęta. Przechodzimy do kolejnego punktu. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na rok 2022, druk numer 2. Uchwała przygotowana przez pana burmistrza. Prosiłbym bardzo pana burmistrza o wprowadzenie. Szanowni państwo, uchwała, projekt uchwały przygotowany jest faktycznie przeze mnie, ale pomysłodawcą jest tu kolega radny Janusz Szulc i tak jak na ostatniej sesji zobowiązałem się, że proceduralnie pomimo tego krótkiego czasu spróbujemy wszystko przygotować. To się udało i teraz państwo macie możliwość podjęcia decyzji. A jednak mimo wszystko wracając do kwestii podatkowych, chciałbym powiedzieć, że rok 2022 zapowiada się wieloma podwyżkami, wzrostem kosztów i dlatego tu szczerze państwu proponowałem również w każdej właściwie aspekcie wzrost podatków na poziomie 20-30%. Stąd też przy swoim stanowisku będę jakby obstawał. Każdy, omawialiśmy środki transportowe, omawialiśmy podatki od nieruchomości. Teraz przychodzi nam rozmawiać o z inicjatywy tutaj radnego Szulca o podatku rolnym i o obniżeniu tego podatku w stosunku do tego, co też gdzieś tam państwu proponowałem. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję radnych w tym temacie. Czy są jakieś wnioski, pytania? Proszę bardzo, pan Janusz Szulc. Dziękuję panie przewodniczący. Panie burmistrzu, szanowni państwo, chciałbym na wstępie podziękować wszystkim, którzy podjęli ten trud i doprowadzili do tego, aby na tej sesji znalazł się w porządku obrad ten punkt. Ja rozumiem argumentację pana burmistrza z tego względu, że ja akurat reprezentuję okręg wiejski i dość duży odsetek wyborców to są wyborcy, którzy są rolnikami i od wielu lat właśnie kładli nacisk, żebym tej sprawy dopilnował i żeby te podatki były rozsądne i myślę, że przez wiele lat udawało się według tego klucza postępować. Natomiast rozumiem postępującą drożyznę, galopującą inflację. Trzeba stwierdzić jednoznacznie, że akurat ta grupa zawodowa została jakby tutaj najbardziej dotknięta tym, co się dzieje wokół, gdyż środki do produkcji, czyli nawozy, zdrożało kilkaset procent, nie mówiąc już o środkach ochrony roślin, innych produktach. Rolnik potrzebuje również materiałów budowlanych, tak żeby to gospodarstwo konserwować, rozwijać i tak dalej. Także jest to, jeżeli dojdzie do uchwalenia tej uchwały, pomyśli, czyli zaproponowanego projektu uchwały, to w jakiś sposób okażemy zrozumienie do tej grupy zawodowej. Ja rozumiem, że wszystkim jest ciężko w tej sytuacji, ale ja państwu mogę powiedzieć ze swojego przykładu, że mojego gospodarstwa nie stać, żeby zakupić nawet za 3000 zł za tonę. Podejrzewam, że gdy ta cena się utrzyma dłużej, to w znaczny sposób ograniczymy nawożenie, co może odbić się w plonach, a co za tym idzie w dostępie żywności. Także to są poważne sprawy. To nie jest tylko tak, że
pewna grupa będzie uprzywilejowana, ale to się może odbić na wszystkich, którzy w tym efekcie końcowym i tak są konsumentami. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze są jakieś inne głosy w dyskusji? Pan Sławomir Śmigiel-Śniegowski, proszę bardzo. Panie Przewodniczący, Wysoka Rada, Szanowni Państwo, Panie Burmistrzu, w projekcie uchwały czytamy po zasięgnięciu opinii Wielkopolskiej Izby Rolniczej. Uchwała, co następuje? Czy my nie powinniśmy się zapoznać z tą opinią? Czy jako załącznik nie mieć do tego projektu uchwały tej opinii? W przypadkach przez Wielkopolską Izbę Rolniczą jest pozytywna. Treść opinii, Pani Paulino. Proszę sprawdzić, czy przesyłaliśmy radnym, a jeśli nie, to oczywiście w międzyczasie. Działając w imieniu Wielkopolskiej Izby Rolniczej na podstawie udzielonego upoważnienia w odpowiedzi na pismo burmistrza w sprawie wyrażenia opinii o projekcie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2022 na podstawie stosownych przepisów wyrażam niniejszą opinię pozytywną. Uzasadnienie. Burmistrz miasta i gminy Wronki zwrócił się pismem doręczonym w dniu 2 grudnia 2021 roku o wydanie opinii w sprawie obniżenia w stosunku do komunikatu prezesa GUS średniej ceny skupu żyta do kwoty 55 zł za kwintę dla potrzeb naliczenia podatku rolnego w roku 2022. W ocenie Wielkopolskiej Izby Rolniczej wzmiankowany zamiar obniżenia wyżej wymienionej stawki odpowiada aktualnym potrzebom, uwzględniając sytuację ekonomiczną producentów rolnych na terenie gminy. Wobec powyższego wydanie opinii w przedstawionym brzmieniu jest celowe i w pełni uzasadnione. Z poważaniem prezes przewodniczący Rady Powiatowej Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Szamotułach, Paweł Zagórski. Dziękuję bardzo. Czy pana radnego satysfakcjonuje taka odpowiedź? Dobrze, dziękuję. Czy jest ktoś jeszcze chciałby dyskutować w tym? Rozumiem, że kolega Sławek skończył. To może ja jeszcze zabiorę głos. Szanowni Państwo, na poprzedniej sesji po wielu, wielu latach niestety radni musieli podjąć decyzję o podwyżce podatków od nieruchomości, podatków od środków transportowych. Ta podwyżka wynika z faktu, że jak tutaj nawet kolega radny Janusz Szulc informował, wzrosła inflacja, koszty utrzymania, koszty środków pracy i niestety chcąc inwestować w kolejne inwestycje, które nas czekają, tak jak szkoła, jak chociażby oświata, 50 milionów, mówiliśmy o oświacie, budowa szkoły, rozbudowa szkoły numer 1. Żeby tę inwestycję utrzymać, musieliśmy podjąć decyzję o podwyżce podatków o średnio 30%. One dotyczą większości mieszkańców, 30% mieszkańców, 30% podatków. Wzrost podatkowy dotyczy wszystkich tych, którzy płacą podatek od nieruchomości, dotyczą przedsiębiorców. Jak mieliśmy, długo dyskutowaliśmy, taka też podwyżka dotyczy tych, którzy mają firmy transportowe i płacą podatek od środków transportowych. Kolega Janusz argumentuje, że grupa rolników, że rolnicy, ta grupa społeczna jest najbardziej poszkodowana. No to jest taka opinia, z którą można dyskutować, bo każdy uważa, że ten wzrost cen powoduje spore utraty finansów w gospodarstwie domowym. W związku z tym staraliśmy się utrzymać ten poziom podwyżek na nie większym niż maksymalnie 30% poziomie. Pan Janusz, mówię, kolega Janusz reprezentuje mieszkańców wiosek. No ja akurat i pewnie wielu radnych reprezentuję głównie mieszkańców miasta. I z taką argumentacją, że ta ewentualna podwyżka dotyczyłaby najbardziej obciążałaby mieszkańców wioski, nie zawsze się ci ludzie z tym, z taką argumentacją zgadzają. Uważam, że też chcemy inwestować na wsiach. Uważam, że ten poziom
tu już nie 30%, bo w tym wypadku byłby 20%, ponoszenia środków inflacyjnych. No, tak to jest. No, wszyscy mieszkańcy podjęlibyśmy się tego trudu, aby te działania inwestycyjnie w gminie Wronki realizować. Dlatego nie ukrywam, ja będę głosował przeciwko tej uchwale, podjęciu tej uchwały. Czy są jeszcze jakieś pytania pani i panów radnych? W związku z tym zarządzam głosowanie. Czy pani i panowie radni są za przyjęciem tej uchwały, projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki, przyciśnięcie odpowiedniego pola na tablecie. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie przeszło. Przy 6 głosach przeciw, 4 głosach za, uchwała została odrzucona. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do kolejnego punktu. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Wronki na lata 2021-2025, druk nr 3. I tu również poproszę o głos panów burmistrzów. Panie przewodniczący, mamy koniec roku, pewne zadania się realizują, przed pewnymi nowymi wyzwaniami stoimy i dlatego chcemy korygować jeszcze w tym momencie i UPF, i uchwałę budżetową tegoroczną. Jeśli chodzi o WPF, zwracam uwagę, że jest także autopoprawka do tego projektu. W swojej części pierwotnej zmiana WPF-u dotyczy nakładów finansowych łącznych i na poszczególne lata na przedsięwzięcie pod nazwą obsługa bankowa budżetu gminy Wronki. My ogłosiliśmy przetarg na obsługę bankową, dlatego że upływa termin obowiązującej w tej chwili umowy i na podstawie wykonanego przez nas szacunku do tego przetargu widzimy, że konieczne jest wprowadzenie korekty, czyli mówiąc wprost, zwiększenie tych limitów na obsługę bankową na kolejne lata. Przetarg na lata 22-25 jest ogłaszany. Jeśli natomiast chodzi o treści związane z autopoprawką, czyli z tymi dodatkowymi tutaj naszymi sugestiami, to po pierwsze chodzi o dzierżawę urządzeń wielofunkcyjnych do drukowania i kopiowania. Też te limity przyjęte na ten rok w związku z podwyżkami, no, na przykład cen jednostkowych, jakichś usług serwisowych muszą być podniesione. I jeszcze jedna korekta związana z wnioskiem, który złożył wykonawca łącznika ulicy Mickiewicza z obwodnicą. Tutaj oczywiście termin realizacji całości tego zadania pozostaje aktualny, natomiast harmonogram rzeczowo-finansowy się zmienia, w związku z tym wykonawca robót za mniejszą niż pierwotnie planował kwotę chce wykonać w tym roku, a większą w przyszłym. W związku z tym ta korekta jest tylko przesunięciem środków z tego roku na rok następny w części, która wynika z tego wniosku wykonawcy. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, oczywiście druk nr 3 i autopoprawkę macie w wersji elektronicznej w materiałach do sesji. Otwieram dyskusję. Pierwszy w dyskusji pan Sławomir Śniegowski. Proszę o głos. Panie Przewodniczący, Wysoka Rada, Szanowni Państwo, Panowie Burmistrzowie, ja mam pytanie do objaśnienia i punkt drugi. Zwiększa się limity wydatków w ramach przedsięwzięcia wydatków bieżących, obsługa bankowa. Tu mamy informację, że na 2022, 2023, 2024, 2025 mamy środki zabezpieczone. Kiedy ma być podpisana ta umowa? Bo tu jest informacja, że planowane podpisanie umowy na rok 2021, czyli już jest po przetargu, w trakcie przetargu, końcówka przetargu, no bo do końca roku dużo nie zostało, nie? Tu jest informacja, że umowa ma być
podpisana jeszcze w tym roku. Jakieś bliższe informacje bym prosił. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę o odpowiedź pana burmistrza. Bliższe informacje już były, ale powtórzę. Ogłosiliśmy przetarg. Jesteśmy na etapie zbierania ofert. Dziękuję bardzo. W tym roku podpisali głowę. Głos prosi jeszcze pan Śniewowski. Proszę bardzo. Nie prosi. Dobra, dziękuję. Czy ktoś jeszcze chciałby tutaj zabrać głos w dyskusji? Nie prosi. Prosi. Pan Sławomir Śniegowski, proszę. Panie Przewodniczący, Wysoka Rada, Szanowni Państwo. Panie Burmistrzu, czy w tym roku ta umowa zostanie podpisana zgodnie z tą informacją? Bo cały czas nawiązuję do tej sprawy z bankiem. Dziękuję bardzo. Proszę o odpowiedź pana burmistrza. Zamierzamy podpisać tę umowę w tym roku. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze jakieś pytania państwa? Czy pan Sławomir Śniegowski chciałby jeszcze dopytać? Nie, dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze inne pytania radnych, od innych radnych? Pan Sławomir Śniegowski, wniosek formalny. Nie chce pan składać wniosku formalnego. Dobra, dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś inne pytania, wnioski formalne lub coś w tym rodzaju? Nie widzę. W związku z tym proszę o przygotowanie głosowania, autopoprawki najpierw. Kto jest za podjęciem autopoprawki? Który proszę o podniesienie ręki, przyciśnięcie odpowiedniego pola na tablecie. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? 10 głosów za. Poprawka została przyjęta jednogłośnie. Teraz zarządzam głosowanie całej uchwały. Kto jest za podjęciem uchwały, proszę o podniesienie ręki, przyciśnięcie odpowiedniego przycisku na tablecie. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? 10 głosów za, uchwała została podjęta jednogłośnie. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do następnego punktu. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021, druk nr 4. Myślę, że pan burmistrz zabierze głos. Proszę bardzo. Panie Przewodniczący, tutaj też mamy do czynienia z autopoprawką. Ja najpierw powiem o tych zasadniczych założeniach tej zmiany. To jest oprócz zmiany w zakresie dochodów związanych z funkcjonowaniem MGOPS-u, także ta zmiana, która już była dyskutowana, czyli przyjęcie tych dochodów, które w konkursach dla najlepiej zaszczepionych gmin wpłynęły. To jest ten 1 100 000. Poza tym są korekty związane ze wspieraniem rodziny, a także z czystym powietrzem po stronie dochodowej i po stronie wydatkowej to się zmienia. Natomiast jeśli chodzi o autopoprawkę, to ona po pierwsze związana jest z tym zadaniem budowy łącznika z obwodnicą i jest konsekwencją też zmiany w WPF-ie. Proponujemy też zwiększenie wartości wydatków majątkowych na dwóch zadaniach, które są realizowane w tej chwili. Pierwsza to jest budowa ścieżki rekreacyjnej wzdłuż rzeki Warty o 30 tysięcy i o 3100 budowa oświetlenia na terenie Placu Zabaw w parku w Nowej Wsi. Bardzo proszę, żebyście państwo radni założyli również, że w tej autopoprawce korygujemy błędy pisarskie, które się pojawiły. Na stronie drugiej uchwały, dokładnie rzecz biorąc, w paragrafie pierwszym, ustęp trzeci, tam gdzie się odwołujemy do paragrafu czwartego, w trzeciej linii powinna być kwota 1 750 695 zł i 37 groszy. Tam się wkradła jeszcze jedynka, jedna niepotrzebna. I w podpunkcie pierwszym, tam gdzie jest ta łączna kwota planowanych przychodów budżetu, myślimy o kwocie 4 947 765 zł, bo to musi być ta sama kwota, która jest kwotą deficytu. Dziękuję bardzo. Panią i panów radnych proszę o skorygowanie tych błędów. Szanowni państwo, już po części żeśmy tą uchwałę, na temat tej uchwały dyskutowali, chociażby tej kwocie 1 000 000 zł za
zaszczepienia. Otwieram dyskusję. Kto chciałby jeszcze dyskutować w tym punkcie obrad? Proszę bardzo. Jest pierwszy głos w dyskusji. Pan Sławomir Śniegowski. Proszę. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo, ja mam pytanie do Panów Burmistrzów właśnie w temacie tej kwoty, którą otrzymaliśmy jako gmina, czyli w punkcie na stronie trzeciej, to jest strona druga, na stronie drugiej, w punkcie trzecim i czwartym mówimy o otrzymaniu z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 kwoty 1 744 727 zł 40 groszy. W punkcie czwartym mówimy o otrzymaniu też z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w formie nagrody kwoty 1 100 000. Prosiłbym o jeszcze raz o wytłumaczenie tych dwóch aspektów. Dobrze? Dziękuję bardzo. Ja myślę, że tu już żeśmy głęboko na ten temat rozmawiali, ale jeśli potrzeba jeszcze wytłumaczenia, poproszę Panów Burmistrzów o wyjaśnienia. To jeszcze raz w takim razie tłumaczę, czy powtarzam to, co mówiłem wcześniej. Jeśli chodzi o te wpływy z tak zwanych środków covidowych, to w nie wchodzą nie tylko kwoty nagród, które otrzymała gmina Wronki, ale także kwota realizowana w gminie Wronki projektu Laboratoria Przyszłości. To jest realizowany projekt w naszych szkołach podstawowych, ale to są też środki z tego funduszu państwowego, covidowego. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś pytania, wątpliwości? Ktoś by chciał zabrać głos? Pani lub panowie radni? Nie widzę. W związku z tym przechodzimy do głosowania. Zarządzam głosowanie. Najpierw autopoprawki. Ze sprostowaniem, którego tutaj przedstawił nam pan burmistrz, a który państwo sobie zaznaczyliście w swoich materiałach. Kto jest za podjęciem autopoprawki ze sprostowaniem, proszę o podniesienie ręki i przyciśnięcie jego pola na tablecie. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? 9 głosów przy 9 głosach za i 1 wstrzymującym. Autopoprawka została podjęta. Teraz przechodzimy do głosowania właśnie całej uchwały. Proszę o przygotowanie głosowania. Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie rozpatrzenia projektu? Kto jest za, proszę o podniesienie ręki, przyciśnięcie odpowiedniego pola na tablecie. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? 9 głosów za i przy 1 wstrzymującym uchwała została podjęta. Szanowni Państwo, nie ma już wolnych głosów, bo tego nie przewiduje sesja nadzwyczajna. W związku z tym, że to jest już ostatnia sesja przed świętami, będą oczywiście komisje w imieniu swoim i pana przewodniczącego rady, chciałbym życzyć Państwu zdrowych, spokojnych świąt bożonarodzeniowych. Przede wszystkim zdrowia i wielu sił, żebyśmy mogli pracować godnie dla naszych mieszkańców. Dziękuję za prezent, który czekał na nas dzisiaj jeszcze przed komisjami. Życzę Państwu raz jeszcze spokojnych świąt i zamykam sesję nadzwyczajną Rady Miasta i Gminy Wronki. Dziękuję za obecność. Dziękuję bardzo. Szczególnie radnym ze wsi.